się chlebek udał, to pod skórką kotek siudał. Ej, ej, czernieje biało, różo widnieje, wysłuchuje, co kto go do. Skąd pomysł na taką imprezę? Przede wszystkim pikniki rodzinne to ja jeszcze, gdy pracowałem w Caritasie, to żeśmy organizowali i dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego że to jednoczy rodziny. Natomiast Matka Boża, która objawiła się w Fatimie, akurat 19 sierpnia, bo 13 dzieci były uwięzione, również jest tą, która zaprasza do siebie dzieci, ale też scala rodziny. Nie? I to jest ten pomysł, żeby właśnie tu, w tym miejscu, w którym do 1927 był zajazd myśliwski, i Matka Boża objawiła się na dębie, w związku z tym to jest niewątpliwie miejsce bardzo odpowiednie do tego, żeby był właśnie piknik rodzinny, myśliwski, leśniczy, właśnie przy Matce Bożej, która zaprasza też rodziny. Czyli celem jest tak naprawdę rodzina. Celem jest rodzina, ale celem jest też również Matka Boża zaprasza nas wszystkich do świętości. Przypomnę, że dwoje dzieci, Hiacynta i Franciszek, które umarły bardzo wcześnie, w wieku 10 i 11 lat, są dzisiaj świętymi i ona obiecała, że właśnie gdy objawiła się, gdy dzieci się pytały, skąd Pani jest, jestem z nieba i wskazuje nam wszystkim właśnie drogę do nieba i tą drogę przebywamy tutaj na ziemi do nieba i jako kapłani, jako biskupi, jako zakonnicy, ale również jako rodziny. Dlatego no, to jest taki pomysł, a Matka Boża jest najlepszą matką i najlepszą wychowawczynią. Piknik poprzedziła msza święta, koncelebrowana przez? Księdza biskupa Marka Mendyka, biskupa Świdnickiego, ojca naszej diecezji, no i w koncelebrze kilku księży było, także była modlitwa, a teraz jest zabawa. To prawda, sercanie zorganizowali piękną inicjatywę, ojcowie sercanie, tu w sanktuarium. Spotkaliśmy się, widać sporo rodzin z dziećmi, a każda taka inicjatywa, która działa na rzecz wzmocnienia rodziny, podtrzymania rodziny, jest godna wsparcia i bardzo cieszy, dlatego że dzisiaj rodzina jest atakowana z wielu stron, w Polsce i na świecie, a przecież rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa, więc warto takie inicjatywy wspierać i wszystkich namawiam do udziału w tego rodzaju przedsięwzięciach. Jak zrobić dobrą pieczęć dzika? No przede wszystkim dzik musi być porządnie strzelony. Najlepsze strzały to są na komorę, wtedy cała krew spływa z mięśni i wtedy ten dzik jest tak smaczny. Dzika należy też troszeczkę przemrozić, żeby był mięso, żeby skruszało. A następnie dodajemy takie same przyprawy jak w kuchni tutaj naszej polskiej, czyli pieprz, sól, jałowiec jest taki właśnie w dziczyźnie też dosyć popularny. Tak jak to lubi do smaku sobie po prostu to przyrządzić i takiego dzika wkładamy wtedy do piekarnika. W zależności od tego, ile kilogramów daną element, który robimy, waży, to tyle godzin trzymamy w piekarniku. No i co? I potem tylko już pusty brzuch i zabieramy się za jedzenie. Marynata? No to taka właśnie mokra marynata z przypraw gdzieś na jakąś dobę. Dobrze jest też podlać czerwonym winem. Wtedy te smaki się tak uwydatniają.